Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dostosowanie przedszkola do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków czeka przedszkole Sióstr Boromeuszek w Kępnie. W 30-letniej historii przedszkola to zapewne jedno z największych przedsięwzięć, z jakimi musi się zmierzyć dyrekcja przedszkola. Zadanie wyliczono na ponad 1 723 000 zł. Kiedy powstawały budynki przedszkolne, takie wymogi nie były potrzebne. Obecnie sporo jest więc do zrobienia. Aby dostosować przedszkole do wymogów przeciwpożarowych, siostry mają 2 lata. Jednak zadanie jest uciążliwe. Projekt wyceniony bowiem został na sporą sumę. Remont jest naprawdę bardzo kosztowny. Jest to do wymiany 30 drzwi, 3 klapy dymne, całe urządzenia elektryczne, wiele, wiele innych rzeczy, poprzesuwane te drzwi ze względu na ewakuację. Także naprawdę dostosować przedszkole musimy i tutaj nie jest to jakiś nasza chęć zmiany, ale po prostu jest to odgórnie przyjęte i co jakiś czas ze Straży Pożarnej otrzymujemy kolejne decyzje i wynikające z tego terminy, które musimy zrealizować. Dyrektor przedszkola siostra Laura zwraca się więc z prośbą do wszystkich o wsparcie remontu. Bardzo prosimy ludzi dobrej woli o pomoc. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo zakładkę, gdzie można wpłacić pieniądze, finanse. Nawet nie jest dla nas ważne jakieś bardzo duże sumy, bo nie każdego z nas stać i po prostu liczy się nawet najmniejszy grosz, można powiedzieć wdowi grosz, który na pewno też jest bardzo ważny, ale też jeśli Państwo wiedzą, że ktoś by nam mógł pomóc w jakiś mocniejszy sposób, to bardzo prosimy o taką informację, pomoc. Zawsze można tutaj przyjść, zadzwonić, zawsze ktoś jest, pokieruje do mnie i na pewno z miłą chęcią odpowiemy na taką pomoc. Dyrekcja przedszkola na własną rękę szuka też oszczędności, organizując różnego rodzaju kiermasze czy pisząc projekty. To wszystko jednak kropla w morzu potrzeb. Pieniądze przyczynią się do tego, że poprzez przeprowadzony remont dzieci będą czuły się bezpieczne w budynku, który spełni wszystkie wymagane normy.